Cześć, z tej strony Marcin, witam was na wideotesty.pl i zapraszam na kolejny gameplay z niesamowitej gry Dying Light. Tym razem pogramy sobie nocą. Kiedy zapada zmrok, rozgrywka w tej grze robi się po prostu przerażająca. Włos się jeży i jedyne co chcemy to uciekać gdzieś w bezpieczne miejsce. O konfrontacji z odmiennicami nie ma mowy. Po prostu nie mamy z nimi szans, są zbyt szybcy i zbyt silni. Zwykłe zombie też wydają się być bardziej żwawe niż podczas dnia. Właśnie macie okazję oglądać jedną z takich efektownych ucieczek. Tym razem zakończy się ona sukcesem, chociaż nie zawsze tak bywało. Tak więc biegnąc w drogę trujemy sobie światłem latarki, a jak widzicie z różnych stron co chwilę wyskakują na nas kolejne poczwary. Naprawdę trzeba uważać i się spieszyć. Tutaj każdy błąd może nas po prostu kosztować życie. No i tym razem udało się przeżyć, chociaż przyznacie, że nie było łatwo. Jeśli porównamy sobie tryb dzienny i nocny Dying Light, to różnią się one diametralnie. Ponieważ jak widzieliście w poprzednim gameplayu, w trakcie rozgrywki dziennej, możemy w miarę spokojnie przechadzać się po mieście Harran, tylko czasami jesteśmy zmuszeni do cięższej walki lub ucieczki. Szczególnie w przypadku, gdy narobimy hałasu i przyciągniemy bardziej aktywne zombie. Problemem mogą być też goście w skafandrach. Żeby ich unieszkodliwić, trzeba dobrać się do butli, którą mają na plecach. Najlepiej ją rozwalić. Wtedy giną w efektownej eksplozji. Przy okazji mogą zabrać ze sobą kilku innych umrzyków. No i też niestety nas, jeśli będziemy stać za blisko. Natomiast wykonywanie zadań jest w większości bezstresowe. Przy okazji możemy też pozwiedzać, poprzeszukiwać domy i znaleźć sobie różne ciekawe rzeczy. Jedną z przydatniejszych funkcji jest także otwieranie zamków. Natrafimy na skrzynie lub drzwi, które są zamknięte. Poziom trudności otwarcia zamka może być różny. Z prostymi nie ma większego problemu, ze średnimi również poradzimy sobie już na początku gry. Doktorze, tu Kyle Crane. Crane! Jak mogę ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie, pokryte zielonymi wrzodami. Zwiało, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? Opowiem wam też troszeczkę o craftingu. W tej grze możemy wytwarzać sobie przydatne przedmioty oraz także modyfikować broń. Jako broń służą różnego rodzaju pałki, młotki, rury, cokolwiek tam znajdziemy. W dalszym etapie gry możemy natrafić na ciekawsze sprzęty, ale o tym innym razem. Podstawowe bronie możemy modyfikować poprzez dodawanie różnych elementów. Na przykład jakiegoś drutu kolczastego czy gwoździ, które powodują krwawienie lub większe obrażenia. Ze znalezionych przedmiotów możemy wytworzyć sobie przydatne gadżety, jak chociażby apteczkę, która przywraca nam zdrowie. Do tego wystarczy butelka alkoholu oraz gaza. Kolejna fajna rzecz to rozwój umiejętności bohatera. Biegając, skacząc, walcząc, nabywamy punkty umiejętności, które potem możemy wydać sobie na przydatne, fajne, nowe umiejętności. Na przykład umiejętność kopniaka z wyskoku, przerzucenia zombie przez ramię i inne tego typu przydatne rzeczy. Najgroźniejszymi przeciwnikami w grze są przemieńcy i nocni łowcy. Oba te gatunki zombie występują jedynie w nocy, jednak są niezwykle groźne i ciężkie do zabicia.
Jedyna opcja, żeby się ich pozbyć, to osłabienie przy pomocy światła ultrafioletowego, a następnie wykończenie. Akurat w tym przypadku przemieniec wykończył nas. Jednak nasza postać dysponuje zdolnością nazywaną zmysłem przetrwania. Używając jej możemy oznaczyć pozycję przemieńców i dzięki temu starać się ich unikać i omijać. Tak więc gra w nocy w Dying Light przypomina bardziej albo skradankę, albo szaleńczy bieg przed siebie, byleby znaleźć się w jakimś bezpiecznym miejscu. W dzisiejszym gameplayu to już wszystko, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam także na portal wideotesty.pl. Pozdrawiam Was, cześć!